Czy brak skinów Cię dobija? Zmień to i weź udział w kalendarzu, w którym do zgarnięcia są skiny o wartości około 500 zł. Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! No witam bardzo serdecznie, zebraliśmy się tu dzisiaj, żeby wspólnie przetestować nowy tryb na GeForce Kinesie, którego bardzo mi brakowało, a mianowicie bitwy. W końcu na GeForce Kinesie pojawiły się bitwy. Kiedyś już de facto one były, ale zostały one usunięte i teraz znowu tutaj bitewki na GeForce Kinesa się pojawiły. No i zobaczmy, jak to wygląda. Mamy oczywiście tutaj przedstawione, jak działa ten tryb, no ale chyba nikomu nie muszę mówić, jak bitwy działają, ale jest ciekawa rzecz, bo jest gwarantowana nagroda. Niezależnie czy wygracie, czy przegracie, na koniec bitwy otwiera się skrzynka i możecie sobie zdobyć nagrodę za darmo. Naprawdę fantastycznie, to mi się podoba. Zobaczmy, jakie to skrzynki, no chyba wszystkie skrzynki mamy, które są na stronie. Dużym minusem jest to, że nie można skrzynek użytkowników tutaj wrzucić, czyli nie mogę wasze skrzynki tu wrzucać, więc będę musiał wybierać albo battle na filmie, albo wasze skrzynki na filmie, ale no kurczę, mam nadzieję, że kiedyś coś takiego zostanie tak wprowadzone. Nie mogę rozpoznać niektórych tutaj skrzynek, bo nie ma tutaj skina, który jest do trafienia, tak? A to bardzo dużo mi dawało tutaj, jeśli chodzi o wybieranie skrzynki. Więc może po prostu zjedźmy trochę na dół i poszukajmy takich skrzynek, które wiesz. O, pamiętam Gocha. Gocha to jest moja skrzynka, bilioner tak samo. No i tutaj Chase. To są takie skrzynki moje, które lubię sobie otworzyć normalnie. No możemy oczywiście publiczną, battle prywatną możemy. No i możemy wybrać graczy. Nie ma chyba tutaj underdoga, więc mam nadzieję, że w czasie to zostanie wprowadzone, tak? No i co? Myślę, że możemy odpalić pierwszą rundę na GeForce Kinesie. Ej, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. No powiem wam tak, że biorąc pod uwagę strony, które są na kanale u mnie, no to tutaj te bitwy, no pokusiłbym się o stwierdzenie, czy nie wyglądają najładniej, stary. Naprawdę wygląda to pięknie. Po prostu wygląda to pięknie. Zobaczmy skrzynkę Bilioner. Co nam tutaj zaoferuje? Ojejku, no właśnie tego się obawiałem. No ej, no dobra, no to już wiem, co będziemy robić, stary, przez wszystkie filmy teraz. Nie no, naprawdę fantastycznie to wygląda, no szkoda, że jesteśmy na dziurę, wow! No patrz, i mamy tą gwarantowaną skrzynkę, mamy emeczkę za darmo, stary. No zobacz, za 4 złote, no spoko. Może stworzymy sobie jeszcze raz taką bitwę. Wiem, że będzie to dość ryzykowne. Ale kurczę, już czuję, że tutaj na tej bitwie będę potrzebował, że tak powiem, troszkę większego budżetu. Więc trzeba tutaj oczywiście ten budżet większy ugrać. Zobaczmy. Jest kałaszek dla nas za ile? Yo! Come on! Wow! Fantastycznie, 5-7, 500 zł! No powiem wam, powiem wam, że tego się nie spodziewałem. Wow, i patrzcie, teraz możemy zobaczyć, co tutaj gości trafia. No dostał se Glocka za darmo. Za ile? Za 10 zł, więc dostał więcej ode mnie. No ej, no zajebiście to wygląda. Naprawdę bardzo mi się podoba. Generalnie, no tak się tymi battlami zachwycam, a zapomniałem powiedzieć o kalendarzu oczywiście. Jak chcesz mieć udział w kalendarzu, zostaw suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem. W komentarzu napisz, co sądzisz o bitwach na GeForce Kinesie. No i oczywiście dołącz na Discord, będę to sprawdzał. No i osoby pełnoletnie mogą sobie oczywiście użyć kodu Croxy i na GeForce Kinesie, no oczywiście no, trzeba użyć, jak chcesz wygrać, tak? Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź oczywiście klikniesz sobie tutaj. No, nie chcę teraz klikać, bo tutaj battle leci. Ojejku, ojejku, no nie poszło, no chyba tutaj zdecydowanie. Mamy emeczkę za ile? Wow! Ej, my to nadrabiamy! I czy to będzie nasze? Chyba nie będzie nasze, chyba nie, chociaż... No nie, no, zabrakło, ale okej. Okay. Oczywiście przypominam... CZ-ka jakaś tutaj, za free dla wuja. Za ile? Za ile? Za złotówkę, okej. Okay. Kodu używasz, logując się z linku, to będziesz oczywiście tutaj w lewym górnym logu. Klikasz oczywiście kod promocyjny, wpisujesz kodzik Croxy przez like, skrzyneczkę za darmo ci to daje, jak jesteś nowym użytkownikiem. No i oczywiście 5% więcej do wpłaty.
przed każdą wpłatą możesz sobie kod użyć. A jak będziesz chciał sobie wpłacić, to klikasz doładuj, no i oczywiście możesz sobie też jakimi metodami płatności konto doładować. Dzienny bonus też jest, to też sobie możesz zakręcić, fajna sprawa. No i powiem wam, że GeForce Keys ostatnio naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. I mam nadzieję, że będę miał tutaj przyjemność nagrywać troszkę więcej tych filmów dla was z GeForce Keysa. Bo nie ukrywam, no ja tutaj z GeForce Keysem ostatnio, tak, no. Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podobają te ruchy, które GeForce Keys tutaj wykonuje. No, chyba mnie kupili, chyba kupili tutaj moje serduszko. Zobaczmy, zjedźmy tutaj, że może z pękiem spróbujmy. 100%, no właśnie, pamiętam dobrze tą skrzynkę. 500 zł, znaczy takie otwarcia. Zobaczmy, no bo nie można tylko cały odcinek z Bartli, tak? No, skrzynki widzów też muszą być, żebyś ty wiedział, że ja widza doceniam. I doceniam to, że te skrzynki mi robicie. Nawet jak tutaj mi, że tak powiem, jak przez was tutaj tracę, że tak powiem, moje smocze monety. No ale jest w końcu ten fenek, okej. No jest fenek, więc nie będę narzekał, bo kosztuje on 1200 zł, więc no w sumie troszkę straciliśmy i tak. Na te skrzynki, no ale okej. Uznajmy, że jest okej. Do 400 weźmy sobie skrzyneczkę. Croxy Case, 200 zł. 1% powiadasz, widzu, 1%, no dobra. 5 skrzynek, 1000 zł. No, 3 spróbujmy. 500 zł, mam nadzieję, że no tutaj się poszczęści. No tutaj naprawdę musimy liczyć na mocnego farta. Jak jest to 1% zaledwie na profit. Jeszcze tylko się upewnię. No 49. 2%, przepraszam. Z czego 1%? No, WP Fate. Okej, okay. No dobra. Czyli 2%. No niedużo. Niedużo, ale myślę, że... Ale myślę, że na farcie jak najbardziej jest to do zrobienia. Trzeba oczywiście się liczyć, że nie zawsze ze skrzyneczki możemy dostać przedmiot, który, wiesz, będzie jakoś mega drogi i będzie nas jakoś satysfakcjonował, nie? Zobaczmy, no jak tutaj nam, że tak powiem, ta skrzyneczka nie oddam, to będzie bardzo ciężko tutaj wrócić. No kurczę, wyzerowałem się na skrzyni widza. Na Croxy Case się wyzerowałem. No... Zdarzyła się awaria, tak nie będę tutaj ukrywał. 210 zł. No, jest to suma, z którą możemy pójść na bitwę i spróbować to oczywiście pomnożyć i zdobyć lepsze skiny. Zobaczmy, 216 zł, tyle nam zostało. Lorius, może to? Wrzućmy może na 3 osoby, co? Wrzućmy na 3 osoby, stwórz bitwę. Czy ja mogę tu bota wrzucić? Ej, nie można botów wrzucać. No to jest na pewno duży minus. No, że z botami nie można zagrać. No, mam nadzieję, że zostanie to wprowadzone. No i zostaje Safari Mesh za 32 grosze. No nie, no, no nie zostawię widza bez kontentu, tak? Jak będziecie chcieli w następnym odcinku więcej bitew niż skrzyneczek widzów, no to dajcie oczywiście znać. A ja już trochę tych bitewek zrobiłem. Więc lecimy dalej ze skrzynkami widzów. Mam nadzieję, że teraz coś tutaj lepszego mi zafundujecie, tak? Mam nadzieję, że tutaj no, ten talon no, nie wyglądałby źle. 4 na raz, 635 zł wydajemy. Zobaczmy, czy uda nam się zdobyć tutaj tego Taloniksa. No, Taloniksa tutaj no, było blisko. No, ale dostajemy tutaj skiny za łącznie, no nie wiadomo jak dużo to... W sensie, no nie wiadomo jak dużo to nie dostajemy, tak? No, ale zobaczmy otwarcie. Kolejne, znowu niestety... bez noża, 650 zł po raz kolejny. No jeżeli tutaj nie poleci, no to chyba będzie faktycznie trzeba zastanowić się i odpuścić tam się. No ale ostatni raz myślę, że mogę tutaj zaryzykować i zakręcić. 3200 ten talon kosztuje, no co ty gadasz, no patrz, jeden tu. No widzu, zawiodłem się. Dobra, chodźmy na kontrakty. I wrzućmy te skiny tutaj do tego kontraktu. Zróbmy jakiś mocny kontrakt. AWP Dragon Lore. 1400 zł. Jakiś flip. Gamma Doppler może jakiś. Okej, okay, flip to nie jest zły. Knife Lore. Zobaczmy dalej. Paracordzik. No to będzie okej, okay, jednak delikatnie na minus. No dobra, myślałem szczerze, że troszkę więcej kosztuje ten paracord slotter, bo tak właśnie podejrzewałem, że to może być jakiś tutaj slotter, ale no dobra, może jeszcze jedną bitwę tutaj sobie przeklikamy. Widziałem tutaj, że jakaś mocna, bo już jej nie ma jednak tutaj. Dobra, to stworzymy bitwę, dodajemy skrzynkę jakąś, no jakieś tutaj procentóweczki może bym rzucił. Ja mam w sumie plan,
czy tu jest, czy to są procentówki. To jest bardzo ważne, czy są procentowe skrzynki? Jest, okej, okay, są. 10%. No aż kusi to 10% luksurii to wrzucić. Może zacznijmy 10% gloves, co? No 10 takich skrzynek, 432 zł. Myślę, że okej, okay. Myślę, że to można przeboleć. No to tworzymy tą bitwę, no tylko mówię, że problem jest taki, że nie można tu bota chyba dorzucić, tak? Czy mogę? Nie mogę chyba. No, panie GeForce Kings, no to jest też, że tak powiem, definitywnie do zmiany. Bo no teraz muszę czekać tak, to aż ktoś tutaj dołączy. No dobra. Niech będzie, no to zostawię może po prostu tą bitwę. Niech se ona leży. A w międzyczasie, no skrzynki widzów. Zobaczymy, czy teraz się popiszecie z tymi skrzynkami. Mówmy coś takiego. Kropski jest, otwieram win-winek. Test 200 zł. No nie no, 60% to jest za dużo na takiego deagla. Co ja mogę tu otworzyć? No, Kroksi, co my tu mamy? Okej, okay, no to jest skrzynka z kategorii takich, okej. Okay. 1300, 1000, tutaj mamy noże. Dostajemy jednego na 4 skrzynki. No jest to profit, więc no nie ma co narzekać tak naprawdę. Sprzedajemy skary, zaryzykujmy jeszcze raz. Bo dlaczego by nie, jeżeli tutaj poleci jeszcze jeden. No jest Crimson Web, widzu. No ja dumny z ciebie. Ale ten w ogóle Crimson Web kosztuje mniej niż ten Stain, no. Okej, niech będzie. A zobaczmy, czy w trzech takich skrzynkach. No 14% w jednej. No i ej, no naprawdę skrzynka mocna. No ja się chyba z tą skrzynką... Chyba się polubiłem z nią, coś mi się tutaj tak wydaje. No dobra, to chodźmy teraz na te kontrakty. I tu jest kontrakt stary za 3300. Ojej, tu może być taki potencjał! Halo? Gdzie mój nóż? 6900, stary! No i to jest to! Na to właśnie czekałem! No i o to chodzi! O to chodzi! Ej, tu jest jakaś bitwa na 3000 zł. No dobra. Nie wiem, szczerze nawet zbytnio co za skrzynki są. Neptun. Nie kojarzę ich. No ale se dołączę. No te bitwy naprawdę... Ej, co to za skrzynka? I zaczyna mi się podobać ta skrzynka, nie? Co? Nie mam po... Nie widziałem nigdy tej skrzynki na oczy, stary. Nie otwierałem jej ani razu. No powiem tak, biorąc pod uwagę, co się dzieje w tej skrzyni... To jest ostatnia teraz, tak? Czy przedostatnia? Nie, teraz leci, szósta. No zobaczmy, żeby tutaj... CO TY DAJESZ TY?! CO TU SIĘ STAŁO?! HHS, no to jest moja reakcja dosłownie w tym momencie. Ciebie, co ty dajesz? Co to za skrzynia? Co to za skrzynia, stary? Neptun 4... I gdzie ten Gamma Doppler? Ej, to chyba nie... Ten Gamma Doppler był z tej skrzynki? No czekaj, aż muszę zobaczyć. Jaka to była ostatnia skrzynia? Mogę to zobaczyć jakoś czy nie? Muszę chyba tak szybko... Konduktor! To była skrzynka na koniec. Konduktor, ona... Właśnie, to jest ta skrzynia za kafla. No ja nie mo... Ej, powiem wam, że teraz jak są te bitwy na GeForce Kingsie... Co ja zrobiłem? Ja chciałem to w kontrakt zrzucić niektóre te skiny. Dobra, powiem wam, że jak teraz na GeForce Kingsie są te bitwy, to tu jest naprawdę teraz taki potencjał. Jest teraz naprawdę taki potencjał, taki dobry content, że ja nie mogę po prostu. No ale dobra, zobaczmy teraz jak nam pójdzie. Znowu skrzynka Neptun. No fajnie tutaj lecą te flip knife'y. No jak jemu poleciał w pierwszym otwarciu, to już myślałem, że halo, co tu się dzieje, że jakiegoś farta roku miał w tej skrzyni. No ale jednak tutaj potrafi rzucić. Zobaczmy, to ma WP fajnie było trafić. No mamy USPika za 65 zł. Zobaczmy, ostatnia skrzynia teraz będzie lecieć.
No jak uda nam się wygrać, no to będzie to minus dość spory i tak. Ale chyba to mamy. Ten Akacz jednak troszkę tutaj robotę zrobił. No ale nie, no naprawdę coś pięknego naprawdę. Wow, jestem podekscytowany tym, co się dzieje, co się wydarzyło na tych bitwach, tak? Ale naprawdę, jakby zostały jeszcze boty wprowadzone na te bitwy, to te bitwy naprawdę taki potencjał by miały, że naprawdę, no, ja bym tylko spędził czas na tych bitwach. 10% AWP Fate. No, dało dużo dzisiaj, no to myślę, że na 4 takie skrzynki mogę sobie pozwolić i nie trafić żadnej AWP, zawsze spoko opcja, wydając ile? 2700 zł, no niesamowite. Dobra, otwarcie, podejście, kolejne. Nie mamy dalej AWP? Coś tu się złego dzieje. No ale teraz musi na stówę polecieć. Nie no, co mi jaja. Dobra, odpuszczamy tą skrzynkę, bo tu się coś złego dzieje. 5%. 1400, zobaczmy. Spróbujmy na tych low procentach coś ustrzelić. Procent istnieje, to nie jest to, co bym chciał ustrzelić. W tym low procencie. Zobaczmy dalej. Kroxy Król. Okej, okay, to jest skrzynka, którą lubię. Bo sobie otwierałem, no nie raz już na filmie. No ale no... No nie. No jak to nic nie da, to ciężko naprawdę to widzę. No jest... No co się stało, stary? No tak mi te bitwy sypnęły. Nie wiem, panie prowadzący, co ty robisz? 2% tutaj. No tu jest to 10%, to nie wiem, może jedna wystarczy, żeby to trafić. No i jedna taka AWP, tak by mi życie zmieniła w tym momencie. One more. I czy będzie ratunek? Dobra, jestem w szoku. Jestem w szoku, jak potrafię manianę odstawić. No ale generalnie potencjał naprawdę bardzo duży w tej bitwie. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się jutro. Przypominam, kod Kroxy na darmową skrzyneczkę i bonusik do wpłaty. Jeśli z wami żegnam, siema!